Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku specjalnym z okazji miliona subskrypcji. Moi kochani, od opublikowania pierwszego odcinka na moim kanale do miliona subskrypcji minęło 1611 dni, czyli łącznie jakieś 4 lata i 4 miesiące. Więc właśnie w tym momencie chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że ze mną jesteście aż tak długo, że ze mną wytrzymaliście tyle lat. Za każdą łapeczkę w górę, za każdego subika, za każdego donatecika, za każdy pozytywny lub nawet negatywny komentarz jestem dumny. Jestem po prostu dumny z tego, że mogłem na moim kanale zgromadzić aż tak wspaniałą publiczność. A w dzisiejszym odcinku chciałem się odwdzięczyć moim przyjaciołom, czyli Szakowi, Rogalowi oraz Jacobowi, bo bez tych osób tak naprawdę nie udałoby mi się tego wszystkiego osiągnąć. Dla każdego z nich przygotowałem listę zadań do wykonania w grze Fortnite. Zadań łącznie jest 13, a za każde z nich płacę minimum 100 zł. Więc jeżeli wykonają wszystkie, zgarną ponad 1800 zł. Czyli łącznie przeznaczę na dzisiejszy odcinek prawie 5400 zł. Ale spokojnie moi drodzy, dla was też jest przygotowana super kaska do zgarnięcia, więc oglądajcie uważnie cały odcinek. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu odcinków, gdzie moja ekipa rywalizuje w różnych grach, na przykład w Minecrafcie, o nagrody pieniężne, zostawcie pod tym filmem tak 50 tysięcy łapek, a za każde 1000 łapek przeznaczę 100 zł w następnym odcinku na nagrody, czyli łącznie w następnym odcinku byśmy wydali 5 tysięcy na nagrody. Czyli można powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku zabawię się w takiego polskiego Mr. Beasta. Ja sam osobiście bardzo chciałbym zobaczyć, jak Szaku, Rogalik oraz Jacob rywalizują ze sobą w Minecrafcie. Kto jest za, to zostawię w tym momencie łapeczkę w górę. Limitowany drop koszulek oraz bluz, do których dodawałem taki przycisk youtubera Farela Złoty, już prawie dobiegł końca. Dziękuję wszystkim bardzo za liczne zamówienia, za zaufanie. Prawdopodobnie te koszulki się już nigdy nie pojawią, ale wbijcie jeszcze na pixyshop.pl, link w opisie i zobaczcie, czy oferta jest aktywna. Jeżeli jest aktywna, no to udało wam się zdążyć. Ja oczywiście chciałem wam jeszcze raz wszystkim podziękować za to, że ze mną jesteście, a teraz sprawdźmy, jak moja ekipa poradzi sobie z dzisiejszymi zadaniami. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Siema, witam. Szaku jest osobą, która bardzo duży wpływ miała na mój kanał i bardzo dużo dla mnie znaczy, więc z tego miejsca chciałem oczywiście mu podziękować za... Kurczę, Szaku, ile my się już znamy? Ponad 3 lata, co? Od samego początku. Lata, jak nie więcej. Szaku jest ze mną od samego początku. Ostatnio oglądałem zapisy live'ów, jak bambiłem w Fortnite. Szaku już był takim dosyć nawet i pro playerem w drugim sezonie. Tam robił po 10 fragów, a ja chodziłem, nawet nie potrafiłem rampy postawić i mnie kierował i się mega z tego powodu cieszyłem. Tak, kierował mnie bardzo mocno. Także Szaku, z całego serduszka chciałem ci podziękować za to, że jesteś ze mną od samego początku, że zawsze bronił mojego dobrego imienia. Nigdy mnie nie oszukałeś, zawsze mogłem na ciebie liczyć. Jesteś dla mnie najbardziej lojalną osobą, jaką poznałem przez internet i chciałem ci podziękować za to, że jesteś no zajebistym ziomkiem po prostu, nie? Także bez ciebie no nie byłoby na pewno tak wysoko mnie, bo na mój kanał naprawdę wniosłeś dużo, dużo pozytywnej energii. No i za to ci dziękuję, stary, nie? Nie spodziewałem się, że taką wymowę dasz, mówiąc szczerze. No nie ma za co, no nie wiem, co ci teraz powiedzieć nawet, bo się nie spodziewałem no, takiego czegoś. Stary, no przegadaliśmy tysiące godzin na Discordzie i przegraliśmy setki godzin w Fortnite, no tu nie ma co już dodawać, nawet mi się wydaje. Więc wszystko mam nadzieję, że... Jeszcze. Tak, jeszcze wszystko przed nami. Drugi milion jest do zdobycia. I co? No także mam nadzieję, że dzisiaj odwdzięczę ci się w jakiś sposób i że dzisiaj zrobisz dobrą robotę, bo przygotowałem dla ciebie kilka zadań, a za każde zadanie, stary, masz gwarantowaną stówkę albo i nawet więcej, także podsyłam ci zadanka, a ty, byku, postaraj się zrobić tutaj i zarobić jak najwięcej. Lecimy! Moi drodzy, Battle Bus wystartował, a Szaku leci na tartak. Mój drogi przyjacielu, w tej rundzie masz do zgarnięcia 1800 zł. Za każde zadanie masz minimum płacone stówkę. Good luck, have fun. Mam nadzieję, że dużo pitosów wydusisz, także stary. No, grubo, mały dreamhack po prostu. Jaki plan masz, jaki plan masz? Plan jest taki, że nie dolecę, to lecę tutaj. Bo tu widzę skrzyneczkę jakąś fajną, chyba epicką nawet i łuk. Nice. Tak, jest. Epicka i łuk. Ten łuk sobie od razu upgrade'uj. I pompa. O kurczę, okej, okay, spoko. Dobra, biorę auto i lecę, nie? Bo tam za potrącenie z tego co wiem jeszcze coś jest. Tak, masz za potrącenie chłopa autem. Nie musisz go zabić. Ale jeżeli go potrącisz, no to oczywiście masz za to 100 ziko. Przepraszam, rozjeźdź gracza autem jest za 200. O, dwóch chłopa jest. O, myślałem, o, że zielona MK. Zielona MK jest za stówkę, nie? Starają, to zdobędziemy. Jestem taki. Wow, kto to jest? Nie przeciągłeś. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, leży. Dobra, jest. Chłop z tyłu, chłop z tyłu. Kroi ci spaza.
Jakiś nobek, mam wrażenie. Nie, no czemu to taki nobek jest? Halo? Nie wierzę, on ucieka. Dostał. 4-8. Okej. Nie będziesz miał ammo w pompie, pamiętaj. Okej. Jednak spazik lepszy, co? Ta, spazik to jest spazik. Dobra, Szaku, pamiętaj, że musisz znaleźć zieloną M-kę. To jest najprostsze zadanie. Później masz złap płaszczaka, ty masz. No. Płaszczak będzie łapany. Akurat ci się przyda, bo nie masz życia, więc ja bym się na tym może teraz skupił. Okej, pierwszy dziczek, a z niego wypada mięsko. Budujesz, robisz teraz płaszcz od razu? Dobra, mam auto, teraz tylko oswoić ziomeczka jakiegoś. Dobra, na iglicę lecę. Tam też jest zadanko. Dobra, tak, wejście na iglicę jest za 100 ziko. Po prostu musisz wejść i zatańczyć. Normalnie, i masz łatwą stówkę. Tędy polecę, czekaj, czy tu nie będzie wędki przypadkiem? Jest i wędka. Ale czy będzie w rzece płaszczak? Jest, jest i rzeka. Płaszczak. Dawaj harpun, beczka. No nie dała niestety. Dobra, płaszczak musi być pierwszy. No dawaj płaszczak! Dzięki. O, dzięki. O nie! O nie, najgorzej, stary. Strefka dobra, idzie, nie? Dobra, dobra. Dawaj. Lecimy. Okej, wspina się na samą górę, byczek. Jak to będzie, ziomek? Tutaj. Czy jest M-ka? Jest M-ka zielona? Dobra. Szaku, jest na iglicy, także... Dobra. Stówka pierwsza trafia na twoje konto teraz. Gdzie jest M-ka? Tutaj. To nie, M-ka? To nie jest M-ka. To nie jest M-ka. Jaki troll? To nie była M-ka, stary. To nie była M-ka. Mamy bota, nie bij się nawet z nim. Szkoda czasu mi się wydaje twojego. A to jest chłop. Okej, ładnie. WPG Wojtek, pozdrawiamy. Normalnie, szkoda, że skillofa nie zabiłem. Ale no, pozdrawiamy. Szkoda. Mamy dziczka. Dzik jest mój. Od razu się także będzie już druga stówka, Szaku. Nie ma. Dobra, nie oswajamy. Pięknie, nie dobra. Chcę tego już. Tu jest woda, może akurat. Mamy wojarko, czy będzie płaszczak? No dawaj, przez pół mapy niosłem tą wędkę, nie proszę. Ma. Niech się zwróci wędka. Ty chamie, ty. Meduska? Dawaj. No dawaj płaszczaka mu. Dobra, żart. Nie ma, żart. Śmierdząca jest, nie? Harpun jest. Dobra, koks. Dobra, i M-kę bym chciał. Oczywiście na całej mapie nie ma M-ki, to jest super sprawa. No nie, no to wiesz, to jest bardzo rzadki item. Nie no, rzadszy nie może być skara łatwo, w tym sezonie. Wiadomo. O dobra, jest. Ciul. Jest jeszcze jedno łowisko. Może się uda. Może będzie płaszczak. Może płaszczak się zlituje i wypadnie. Zlituj się. No nie. Najprostsze, złapać no płaszczaka. Dobra, płaszczak. Akurat płaszczak wystaje. Dawaj płaszczek, wyskakuj. Jest! Yes, mamy płaszczak. Go. Trzecia stówka, wyku. To wezmę. Wyciąg. Dwa teraz. Dobra, kolejny płaszczak. Masz coś złotego? No właśnie, nie masz jeszcze podniesionej złotej broni. Jesteś chyba chory. Ja? Nie no, ten chłop. Brak, nie mamy. Odjadę na chwilę, udam, że się go boję. Czy boję się, ale... Ale i tak udam, że niby się nie boję. Dokładnie. Na nitro w niego. Czekaj, żebym trafił, bo to różnie za mną bywa. Aha, w ten sposób. Aaaa! Nie no. Zawrotna prędkość. Idę stąd. Idę, jadę. Zostaw mnie, dostaw. Dobra, udało ci się. Teraz jak będziesz widział chłopa, to od razu wal w niego. Jest rampa! Nie trafił! Jesteś nie ma... tutaj! Wejdź! No wejdź! Dawaj, trącaj go! No chamie jeden! No i wziąłeś najgorsze auto do tego, nie? Dobra, nie no! Okej. I uwaga! Wow, 156! Tego się chłop chyba nie spodziewał. What, ty chamie! Dobra. A to impulsowe, więc na luziku. Dobra, oni są ostatni. Dzięki. O, wow, bierz łuk. I uciekaj do góry i chłop obija, bo to jest... A, on będzie cię odbijał, pamiętaj. Do strefy go wrzuć tym łukiem. To jest łuk impulsowy jakby. Jak wrzucisz go do strefy, tym łukiem zaliczę ci, nie? Dobra, wlatujesz sam, czy ci pomóc. 5 dych ci odpalam. Tylko no się nie opłaca. Coś pięknego. Nie zeskakuj do niego z łukiem, bo to będzie ciężkie! I to się zemści, Szaku. Ja nie chcę cię zabić, czego ty nie rozumiesz! Ale że ja cały czerwony jak burak. O, gościu!
Dasz radę, dawaj. Co jest grane? Pamiętaj, jak wyrzucisz go z łuku za strefę, to masz stówkę i jak zwyciężasz, masz 3 stówki, więc 4 stówy stare zgarnięcia. Musisz jakoś to zrobić fajnie, nie? Popieję, że ty grasz na strefę? Na takim poziomie grasz na strefę? I ma chłop przerąbane, pamiętaj, żeby jeszcze wjechać. No dawaj tu. Chyba go wybiłeś? Czekaj, nie wiem. Naciągaj do końca ci dziwę. Co jest? Czekaj! Nie mam pojęcia nie jak, ale udało ci się wygrać, ale mam nadzieję, że wyrzuciłeś go łukiem ze strefy. Ty tam, patrz, tam jest, to są rzeczy. Chyba się tak, udało. Tak, czyli 400 zł, stary. Łącznie 8 paczek szoku trafia do ciebie. Ja pierdziele, aż czekaj, ale zobaczymy to dla pewności. Tak. Tu był. Albo... go wybiłem, patrz gdzie był. On był tutaj i strzeliłeś. Patrz, jest! Tutaj go poleciał. Brawo. Udało się. Zarąbista akcja. Szaku, w dzisiejszym challenge'u udało ci się zgarnąć 800 ziko, także od razu na PayPal wbijam. Na bogato, kurde. 8 popie. Paczek. To jest konkurs. I wysłano 800 zł do Szaka, wielkie, także... Wielkie, Mordko, to ja tobie dziękuję za, no, całe 3 lata, wspólne razem. Może dziwnie to brzmi, ale tak jest. Lecimy po kolejny milion. Lecimy teraz, mordeczko, po kolejny milion, a teraz czas na drugiego mojego ziomka, który też jest mi bardzo bliski. Lecimy. Moi kochani, przyszedł czas teraz na kolejną bliską mi osobę, która odegrała naprawdę dużą rolę w mojej karierze na YouTubie. Tą osobą jest Rogalik. Siemane. Dzień dobry, witam serdecznie. Stary, znamy się już ponad 2 lata, co nie? Kurde, bo się czerwony zrobię, stary, uspokój. Wyluzuj. Znamy się ponad 2 lata i tutaj nie ma co ukrywać, no stary, wielokrotnie mi ratowałeś dupę, nawet jak nieraz nie miałem miniaturki, a trzeba było o 2 w nocy coś razem, znaczy coś musiałem wykombinować, no to nieraz wstawałeś z łóżka, żeby mi coś pomóc. Chciałem też ci podziękować za to, że no nawet głupie Hot 16 Challenge nigdy bym nie nagrał. Dzięki twojej pomocy to się udało. Tak samo mama ostrzegała JJ-ki u ciebie w domu. Nasze takie spotkanie w Radomiu też było śmieszne i udało nam się to zrobić w ciągu chyba 1,5 godziny piosenkę. No. Znasz się na tym, więc zarąbistą robotę robisz. Odsłuchajcie sobie generalnie wszystkie piosenki Rogalika. Stary, chciałem też ci podziękować za poświęcony mi czas, no bo stary, przegadaliśmy ile? Setki, jak nie tysiące godzin na Discordzie. Codziennie gadamy po wiele godzin, kombinujemy razem, co tutaj ciekawego nagrać, żeby... Jak r***ać! Dokładnie tak, jak tutaj roz... Chciałem ci też podziękować za to, że nigdy mi nie odmówiłeś w żaden sposób nagrywki, chociaż często nie występujemy razem na odcinkach, ale zawsze, czy to było Piggy Roblox, czy to był Fortnite, czy to był Minecraft, zawsze znalazłeś czas i się razem wspólnie zarąbiście bawiliśmy. Nie, no jasne, stary. Mogę szczerze powiedzieć, że jesteś tak naprawdę moim przyjacielem, bo tutaj nie ma co ukrywać. Również w drugą stronę to działa. Przez ostatni czas, no, zżyliśmy się bardzo mocno. Zarąbiste Sylwestry, zarąbiste wspólne eventy, zarąbiste wakacje, stary. Non-topper jest, gdzie nie pojedziemy, dogadujemy się, jakbyśmy byli braćmi. Także, stary, chciałem ci za to podziękować. Za to, że też jeszcze mi zaufałeś i że też tobie mogę ufać, tak? Bo w tych trudnych czasach ciężko zaufanie. Dziękuję również, bo to w dwie strony, stary, działa, więc jakby, no, kurde, aż mi się gorąco zrobiło, nie sądziłem, że... No, mi też, stary, się robi gorąco, nigdy nie wyznaję takich rzeczy, ale tutaj... Że tu będzie tak grubo. Po grubszym zastanowieniu, no, doszedłem do wniosku, że no, trzeba to powiedzieć, nie? Bo to, stary, nie ma co ukrywać. No, zżyliśmy się, tak? Także w dzisiejszym odcinku chciałbym ci się troszeczkę odwdzięczyć i przygotowałem dla ciebie 13 zadań, za które mi płaca to 100 zł, a tam kilka zadanek właśnie, jest 200-300 jest za winka, także się zapoznaj z zadaniami, a my lecimy. Jak tam Rogalik, stresik jest? Tak, troszkę jest, powiem ci szczerze. Tu jest broń jakaś niebieska, więc olinuję w nią. Okej, jest. Dobra, jest broń niebieska, ma siki troszeczkę, elegancko. Tu ktoś jeszcze dalej leci, co jest? Rozumiem, że na początku kilo. Ktoś jest! Dawaj go! Jest! 12 HP! 12 HP, ja pierdzielę! 200 zł, łatwo! Dobra, łatwo. Najprostsze 200 w moim życiu. Tylko teraz wiesz, co jest najtrudniejsze w moim życiu? Nie wiem. Uleczenie się. O Jezu. Ale ten Bóg mnie lubi, RNG chyba, dzisiaj. Okej, strefa jest fajna pod mój plan rozgrywki. Dobra. Ale dziki lewo. Ktoś zabija, stary. Dziki mi ktoś zabił. Patrz, ten chłop mi zabił dziki, ale dobra. Nie gadaj. Zobaczmy, czy one są. Jest jeden. I są kostki. Ja pierdzielę, wszystko jest. Dobra. Leci na mnie? Nie leci, dobra, już się bałem, nie?
Dobra, płaszczyk, szybko tutaj dziczka. Chodź tu dziczku, chodź. Będzie kolejna stówka, czy będzie synku, do lobby myk? Chodź, cyk, stówka. Jest, kolejna stówka. Dobra, i bandaże jeszcze, pokcjump. Dobra, jaka kolejna misja? Wrócić. Kolejna misja to apteczka przede wszystkim. Okay. Nie za misja. Kolejna misja to zielona pompa na pewno, więc trzeba się udać w tą stronę, nie? Przypominam jeszcze o siorborybce, która by ci się tak przydała. Tak jest, siorborybka, czyli harpunik by się przydał. Tu jest łowisko, ale wędki dalej nie widzę. Tutaj ktoś był. Aha, nie ma nawet co pozbierać. Seriously? Stary. I chłop tu jest. Może on ma. Czyli on będzie miał spaza, na pewno. On ma spaza. No, chodź tu. Zabijam cię. Chodź tu. Nie trafiłeś go? Spaza. No chodź tu. Leżysz. Nie. Let's go. Ale go miał. Ale dobra. Nice i tak. Szybko, cyk. Zielona pompa, stówka. Kolejna stówka za zieloną pompkę. Tak latuje. Jest, zielona pompka, cyk. Stary, na twoim miejscu planowałbym tak. Znaleźć teraz żabę, lecieć na iglicę. Dobra, cyk, cyk. Śmierdząca. O, śmierdząca. Okej, okay, dobra, to nie jest najgorsze. Trzeba ją wziąć, ale wędkę też trzeba zostawić do siorborybki i jechać dokładnie na iglicę. I żeby musimy nie znaleźć łuk jeszcze. Czyli tak, co mamy? Frag skillofa, zielona pompa, tak? Tak jest. Odpojenie zwierzaka. I to na razie tyle. I to na razie tyle, dobra. Czyli iglica, number one plan. Więc trzeba jechać, stary. To nie jest takie proste. Jechać sobie za stówkę, co ty myślisz? Iglica, stary, tylko żebyś wszedł, zatańczył obojętnie co i schodzisz. I lecisz dobra, dalej. Dobra. Nie trać więcej tam czasu. Dobra, no to se lecę tu jak szef. To jeszcze nie jest iglica. Dobra. Dobra. O, i teraz iglica. Dobra, tak, jest, zatańcz. Tańczę. Okej, pięknie, wystarczy. Niebieska wędka, okej, to jest już weź lepsze, pod rybki mi się zdaje. A na ta, bo jest bananowy spławik. O nie, to shieldfish, ale się przyda. Dobra. Jest! Jest i siorborybka, kolejna stówka, dobra, zapisujemy pięknie. Cyk. Myślałem, że trochę ja będę musiał łowić. Szybko poszło, no. Stary, teraz tak, łuk jakiś. I śmierdzący zrobić no trzeba. No właśnie, łuk i z tego śmierdzący. Drop. Trafił wow, mnie wow, tym łukiem. Wow. Nie wierzę, Kevin, że gościu trafia tym łukiem, nie? No trafił akurat. To jest niesamowite. Stary, mi by się przydał ten łuk, wiesz? On ma mityczną tak pompę. Masz mityczną pompę, ziomuś? Nie wydaje reloading się. Reloading? Okej. Okay. Nie! Nie trafiasz. Dobra, leży. Nice! Jest! Co miał? Nie wiem właśnie, co miał, wiesz? Nie widzę jego lutu. O jest, dobra. Super, zabuduj jest się loot tylko, nie? Bo zaraz stanie znowu z łuku, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. Mam go? Stówka? Ale szczerze, nie siadł? Let's go! Jej, pięknie porobiony! Dobrze. Jest i łuk. Dawaj na śmierdziela go od razu, tak, ta strefka będzie pewnie zaraz szła. Lecimy na śmierdziela. Let's go. Ki, dobra, super. Szkoda, że nie miał nic złotego. No ale to już mój problem, żeby to załatwić. Dobra, zadanka jeszcze jakieś proste, Farel. Drop na pewno. Zdobądź złotą broń. To też on mnie proste znowu wyrzucił? Tak, to ten sam chłop, no. Łucznik i on w krzaku siedzi, wiesz o tym? Jest szansa. W tym krzaku siedzi tutaj. No jesteś tu przecież. Co za chłop? Co to jest za chłop? Ludzie święci. Nie no, że ty nie padasz, padaj. Ty mnie irytujesz już, nie? Czekajcie, ja mogę zrobić... siedział! Nie mogę zrobić do tego. Ile mam maców? What the f... Blisko, no robię stary! Robię to. Dozbieraj pierw drewno, później dozbieraj kamień. Tak jest, tam są duże kamienie, więc jest git. Robię łatwo to zadanie, myślałem, że to zadanie jest niewykonalne. No ale ten chłop ci naparmił, stary, tyle, że koniec. Dobra, cegła będzie zaliczona chyba już. Tak, cegła już jest, no. Dobra, drewno zaliczamy chyba. Tak jest. Tak, zaliczone. Nie, jeszcze nie. Teraz. Teraz. 998 było i idę po metal na most. To nie za dużo daje, ale no coś daje, no. Mam nadzieję, że... Nie, no z mostu pójdzie szybko raczej. Wystarczy. Muszę tu kucać, żeby nie dostać zaraz z łuku jakiegoś albo coś. I sobie jeszcze przy okazji uciekać od strefy. Stary, muszę mieć uczy pokory, nie? Jeszcze no pamiętam, na pewno. Macy farmiłem. Dobra, będzie. Uwaga! Jeszcze 9, 7, 5. Jest! Starczy! Let's go! Jeszcze do farmie tego drewna, żeby nie było. Proszę bardzo. Seriously. Nie no, zabiję mnie. Wyskakuj, stary, wyskakuj. Nie ma opcji. Dobra, uciekajmy stąd. Ognisko ma są dole, ktoś, nie? Wiem, widzę, ale muszę się bronić przed tym cymbałem padziastym. Teraz jeszcze ten łuk nieszczęsny by się przydało zabić. Że on tu strzela? I ma bota. Tu jest!
Nie no, to jest spadowiec, no z kim ja się chcę na Aima mierzyć, no? Farel, nie mówiłeś, że spadowcami się będę musiał mierzyć. No niestety, niestety. Wiesz, co by się teraz przydało? Impuls. Tak, ale niestety nie jest dostępny. Nie! Nie rób tak, Rogal. Tak ryzykujesz mocno, nie? To jest taki typowy bug. Daj, daj, łuk, 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 no. Na ścianę. 6-8. Dobrze, ładnie, ładnie przyjął. Staje po 5. Zostaje, no, ładnie. Ja pierdzielę. Prawie siadł. Drop! Drop! On idzie po mojego dropa! Nie! To jest walka, stary. Walka o wszystko, 52, o, ładnie. Muszę jego po prostu otworzyć, synu. Daj spokój. Daj spokój. I złoty item jeszcze niech będzie. Dawajcie, Rogalikowi złoty item. Nie, nie ma złotego. Ale impuls, impuls. Impulsy, impulsy. Ale nie, dropik jest, kolejna stówka. Nie. Łatwo. Dobra, muszę do strefy teraz lecieć. Top 3, stary, w ogóle. Nara! Nice, 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 Nara. Nie, już wszyscy do mnie walą. Let's go! Nice, złoty item! Złoty item, kolejna stówka, stary. Dobra. Pięknie. Biorę i podmieniam. I musisz go wykończyć teraz łukiem, stary. Jakbyś to zrobił, to jest 400, nie? Nie! Dostaję kolejne damage. Nie, nie wpuść sobie najdów, nie? Bo one 60 biją. Ja nie rób tak, nie rób tak! Nie. Nie rób tak! Nie! Mogę! Nie rób tak! Nie mogę! Piękny, no to piękny mecz. Nie? O nie. Dobra, widzowie, nie wiem ile tam zarobiłem, ale na maczka będzie. Będzie, będzie. Stary, udało ci się zarobić o stówkę więcej niż Szaku, więc teraz jest najprzyjemniejsza część tego, stary, odcinka dla ciebie. Musiałem ubrać, bo mi zimno było z tego stresu. Okej, okay, kułam fazę. Stary, przeznacz sobie ten pitosik na co chcesz, to jest moje podziękowanie za te spędzone wspólnie lata. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Poszło, mordeczko. Dobra, już patrzę, poczekaj. O, weryfikacja jest? Nie widzę, nie widzę jeszcze. Dobra, nie ściemnia. Nie, naprawdę nie widzę. Kurde, jest! Krystian Farel plus 900 PLN-u. Dziękuję ci bardzo, Mordko. Nie ma problemu, leć do Maka za ten hajs. Nie spodziewałem się, więc idę zjeść. Dobra, a my lecimy z kolejnym gościem. Moi drodzy, kolejną osobą, która jest mi mega blisko i bardzo dużo dla mnie znaczy, jest Jacob. Siemaneczko, Mordko. Dzień dobry, witam Krystian i widzowie. Oj, stary, znamy się od 2K18 w sumie, gdzieś tak o. No. No i może takiego przybliżymy widzom, jak się poznaliśmy, co? Ja nie jestem pewny na 100%, ale wydaje mi się, że my pierwsze co razem to po prostu nagrywaliśmy jakieś tryby kreatywne, nie? W sensie... Tak, na samym początku, ja pamiętam, bo ja wtedy miałem 200k subów i ty jako pierwszy z youtuberów takich, mogę powiedzieć, topowych na polskim YouTubie, którzy nagrywają Fortnite, poprosiłeś mnie o to, abym nagrał dla ciebie wyzwanie do youtuberzy rozkazują. I to był nasz pierwszy kontakt. Okay. I później nie minęły jakieś 2 tygodnie i ty, stary, zapytałeś się mnie, czy lecimy do Paryża na Paris Gaming, czyli na największy event związany Prawda. Z Fortnite'em. Także, stary, chciałem ci podziękować właśnie za ten moment, bo gdyby nie tamta chwila, mi się wydaje, nasza przyjaźń byłaby na takim poziomie, jaka jest, że prawda, latamy na wszystkie eventy razem, czy to Fame MMA, czy jakiś właśnie Paryż, Meetup, jakiś event w Warszawie też chyba był pod Warsaw Spy, o ile się dobrze orientuję. Nie, no, zawsze jak jest cokolwiek, to faktycznie zawsze jesteśmy razem, czy nawet jakieś wakacje w Grecji, czy coś, to zawsze po prostu jesteśmy razem, no to tak, prawda, ale jakby wtedy z tym Paryżem to w ogóle było tak mega śmieszne, bo to było, siema Krystian, jedziesz do Paryża, a Krystian takie, what the f***, co do mnie chcesz mówić, tak, jasne, jadę, nie? Ja mówię, okej, okay, let's go. No, także wtedy, moi drodzy, w sumie było nasze pierwsze spotkanie, tak naprawdę, in real life. Dziwne było to, że ja, nie znając ciebie, tak, uderzyłem do ciebie o ten Paryż, w sensie, wiesz, tak jak teraz ja o tym myślę, to mówię, kurde, to jest takie przeczucie, wiesz, to jakby nie wiedziałem, że potem nagle będziemy najlepszymi ziomkami, czy tam bardzo dobrymi ziomkami, wiesz, potem będziemy latali na różne eventy, PGA, meetupy i tak dalej, jak mówiłeś, tylko tak, znałem cię chwilę i mówię, dawaj wyku, dawaj Paryż, nie? No, to ryzykuję, to co będzie, to będzie, no, także stary, no, za te, o, za te zaufanie do mojej osoby też ci chciałem podziękować, za to, że nigdy nie było problemu z czymkolwiek, jak poczuwałem jakieś pomocy, czy to na YouTubie, czy w życiu prywatnym, nie, no to zawsze, stary, to... pomocną dłoń wyciągałeś, więc to jest zarąbiste. Ta sama w drugą stronę, więc też dziękuję. Także stary, dzisiaj chciałem ci się odwdzięczyć i przygotowałem dla ciebie 14 zadanek, za które masz płacone minimum stówkę. A jakie są zadania, za chwileczkę ci podeślę, ty się z nimi zapoznaj i lecimy z challenge'em.
Dobra, chudziutki, no i glice lecimy, nie? No dobra, dobra, brzmi ciekawie. No, brzmi szybko. Brzmi szybko do lobby, no. Szybki zgonik i do lobby lecimy. Teraz musisz być tutaj najszybszym kilofistą, szermierzem. Musisz kogoś tutaj no, zakilopować. No, się za 200. Ale mi się wydaje, że... A, nie lecą jednak, myślałem, że nikt tutaj nie poleciał. O kurde, no tak lecą. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Ja lecą, chłop już wylądował. O, nie wylądował. Drugi. Goni go. Ta, ale tu mam swojego na kilof. On ma skrzynkę. Chodź tu. Nie, on mi uciekł. Kolego, co ty masz? Co ty masz? Łap go. Nie mam broni. Ja mam pompę. Dobra, ja go biję i zakilofuję. Chodź. 80 z pompy. Po kolanach strzelaj. 28. Dobra, zero ma. Ale że zaryzykował trochę, ci powiem. Dobra, dziękuję. Nice! 200 łatwo! I 3-3, bo tu jeszcze, proszę pana, ja wylądowałem na iglicy. A, iglica, przepraszam pana, by było oplute. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. 300. Dobra, 3 paki na dzień dobry. To lecimy teraz złowić jakąś rybę, jak mam bluwentkę. A, jeszcze bluwentka, dobra, ty musisz wyłowić, mój drogi przyjacielu, przytulkę. Taka przyjemna rybka, która... Oj, harpun, nie no, co to jest za gierka? Początek jest najgorszy, teraz tak. Okej, okay, nie najgorzej. Tragedia. No. Widzę coś fajnego, to co dostaję stówkę. Okej. Proszę pana Farela, proszę tutaj. Stóweczka do konta jest dopisywana za 3, 2, 1. O, podnosimy, dokładnie tak! Wracamy. Tą broń musiałeś odnaleźć, super. Cztery paczki. Cztery paczki. Okay. Łatwo. O kurde, chłop. Dobra, masz 3 sekundy, żeby stąd iść. Strzały ostrzegawcze. Okay. Tak, full tak. Full control. W tył głowy. Papa, on myśli, że to jakiś borowik strzela, nie? I on teraz podchodzi blisko, a ja cyk. No, okej. Kilofa nie potrzebujesz robić. Już nie, spokojnie, uspokój się z tym kilofem, ile można. Ale mnie ograł na mózg, pa. Tak, jesteś cwany, a kuku. No, nie ma, dobra. Kości okay. Się przydadzą i teraz tak. Ta rybka, nie ta. No, też nie ta, ale jakbym chciał dostać, to bym nigdy nie dostał takich rybek. Dokładnie tak, bo właśnie o to chodzi w tych challenge'ach, że tak zawsze jest. Prawda. Skoro już jesteś tutaj w pobliżu zwierzątek, to może jakiegoś dzika sobie oswój. Bardzo mi się podoba. O, trzecia! No przecież nie. Epic, dajcie mi to na turniejach. O, jest! O, jest! W końcu, dobra. Nice. Spadamy stąd. Teraz tak, trzeba zrobić z tego. 5 paczek! Pompę. Ładnie. No i pozytywnie. Jest kura. No dobra, już z dzika zrobię. Idę na nią. Chłop! On stoi w miejscu. Nie, on je jajka. Jak byczku, proszę nie jeść jajek. No, gdybyś miał pompę złotą, to byś mógł mu tam za 200. O, ja po sprzedać, prostu wierzę, że on ma jakiś złoty item i on mi go... Co? On się zawiesił w powietrzu, to widziałeś? Ta, jeszcze mi jakieś laga internetu. Oj, free. Mama go narazowała, chłop pauzuje giereczkę. Coś mi podjechało. I on naprawdę... Czekaj, ja sobie płaszcz zrobię, dobra? To mi się wydaje, że to jest najmniej odpowiedni moment, Jacob, żeby płaszcz sobie zrobić. Prawda. Otwórz. Dzięki. Dobra, ten chłop ma zero, tak? Ustaliliśmy fakty. Nie wiem, gdzie on stoi. Tak jest. Gościu dostał mój dach. Poddaj się. No nie wypuszczę cię. Co ty robisz? Gin. Nice. Dobra. A dzików nie ma? Dzików nie ma, zawieźli dziki. Wyrolę. Psychopaci. Nie, skandal. Co to za lobby? Najpierw jest jeden dzik. Później... Dobra, no, ale... ja nie mam kości. Z czego leci kość? Musi tu z kurczaka. Jest kurak. No, kości dobrze. Nie lecą z kości, niestety. Proszę w tej bardzo. Gierce. Okej, okay, będzie płaszczyk. I cyk, wracamy. Ubieramy go. Łuk jeszcze wezmę. No nie, wyrzuciłem płaszcz i teraz muszę oswoić dzika bez walki. Tak, bo podniosłeś łuk, no. 3, 2, 1. Dobra, wracaj dziczek, dobra, jest. Okej, okay, kolejna stówka. S. To teraz walcz z nimi. To ja cię odkleiło, koleżko. Okej. Okay. Dzięki, dobranoc. Nie był wymagający, widzę, chyba gracz. No nie wiem, co teraz mam? 6 stówek masz, 6 stówek. Zrzut i samochód by się przydał. Okej, okay, to bierzemy furę i spadamy stąd. Taki jest plan. Człowiek z kurczakiem! A no widzę ja się to. Nie chciałem co nawet bić, myślałem, robi? Że będziemy ziomkami. On ma zero. Drugi kilo wchodzę. Pyk! Przestań. No i siema. Ale drugi nie był monetyzowany niestety. Ja rozumiem swój. No i dobra, mamy łuk wybuchowy. Teraz łuk będzie... Wybuchowy i dwie zębatki jeszcze wezmę. To będę miał już normalną pompę. Dobra, teraz z łuku muszę zabić i iść do strefy na pewno, żeby się nie zgubił. No, strefa jest dosyć daleko. Jeszcze jest zrzut stary po drodze. Dzień. Oho, ho. Tylko tak nie po drodze za mocno, nie? Właśnie. Dobra, idę po furę, bo to tak nie będę z buta szedł, bo to przypał. No jak kogoś jeszcze rozjedziesz, no to będzie plus 200, a muszę nie? zabić, czy... Nie, wystarczy, okay, że go okay, podbijesz w niebo. Pozytywnie. Bijesz, i mam ziomka.
Podejdźmy sobie troszkę bliżej. On też ma łuk. No to, to jest ten moment. Dostał. Dawaj. No nie wierzę. Okej. Okay. 80 tylko. 89, no to nie headshot. No tak nie trafisz, no co ty? Myczku. Byniu, o czym, co ty śnisz? Wychyl. Dostał heada. Oooo! No i to mi się podobało, stary, plus 100. No i let's go. Dobra. I mam ten, 999. Metalu tylko trochę potrzebuję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, faktycznie, no, jeszcze nie zauważyłem, masz rację. Ja go sfarmię, spokojnie, to jest, ile to jest? Dobra, kamień i drewno już masz zaliczone, teraz tylko, metal. Metalu, dobrze, dobrze. Lat zabaw ile dajesz? Pewnie z 5. 6, okej, okay. 5. Z tym 8. Metalem wieczny problem, nie? No spokojnie, spokojnie, panie Strefka. Ja zjem jedną rybkę. Metal, dużo, więcej potrzebuję, no. Ile ja tego mam? 8 brakuje. Ona coraz drzewa. Bliżej. Latarnia, latarnia. Tak, jeszcze to. Mam, dobra. Dobra, nice. Okej, okay, kolejna stówka, łatwo. Łatwo. Ale miałeś, wyniósł. Kurczę, stary lucky chłopa, nie? Że miał tyle maców. No, mega, tak. Chłop sobie chodził cały meczek i zbierał. Dobra, gruby, chodź tu. Wyskakuj z rifta. A kuku. Spadamy po zrzut. Jak ktoś mi go teraz zabierze, no to wyjdę z siebie. Nie, no nie, jest tak. O Jezu, kochany. O kurde, gdzie on spadł? No, no, no. Prawda, już wiem, czy on go nie wziął. Dobra. Dobra, jest zrzucik. Uwaga! Złoty. I złoty nie. Item? Nie, Scarrington, okej, okay. Ale kolejna stówka, stary. Jest kolejna stówka, no ale złoty item jak był, to... Oj, bym szanował, No, na razie jest jak jest. 9 paczek, stary. Jest tir. No jakbym kogoś rozjechał. Ale dobra, no. Za wina jest 300, no nie wiem, czy byś ryzykował. Jaki win. Miażdżymy jakiegoś kolesia. O, jest mój cel! Ja udaję, że go nie widzę. Tutaj sobie lutuję. Dobra, gruby! Nie gadaj, że to zrobisz, nie gadaj, że... Nie wyszło! Gówniany, ten tir był strasznie, nie? No, tragedia. O, jak stary. Jak we mnie wjeżdżał, jak lewym pasem jechałem, to nie był tak. Ta! O kurde, ty, a on myśli. Masz zero pingu, ja wiem. Ale uspokoisz tam się, Kacperek. Dobra, podmianka. Co jest? Nie, ty nie masz prawa żyć już. Co jest? Kolejny chłop jest. To on tu jest? Nie, nie. Dobra, leży. Dobra, super. Nice, nice. Miał nic coś? Nic złotego. Nic. O kurde. Wow. Ten był w boxie. Wow. Jest złote, to nie mityczne. Jest. Tak, tak, tak. I P90, no. Dobra. Dobra. Kolejna stówka. Wszystko tak jak się miało ułożyć, ale jest no, kolejna stówka za złotą broń. Ale stary, mamy już 1000, mamy już 1000. Jest i tysiąc. Let's go. Jak? Dobra, dobra. Co mogę ci jeszcze tutaj polecić? No, masz tak, rozjedź gracza autem. Dobra, tego frajera koszę po prostu. Dobra, przepraszam, nic ci nie robię, przyjacielu kochany. A on nie podjeżdża? No nie, to jest jakiś kozak. Dobra, panie kozak, ja wracam po tira i zaraz wrócę do pana. Okej? Okay? Mówmy się tak, biorę ten łuk. Ja biorę. A bo... jak? A to jest ten z impulsami, ja go chcę. Tak, mam łuk. Teraz druga sprawa, ten czerwony tir. Gdzie on jest? Wjechał w rampę chyba, tak? A tam jest, dobra. To sobie spyszczyłem. Okej. Okay. Nie pytaj, nie pytaj. Nice, nice. Nie było, to świetnie, dzięki Alan. Okej. Okay. Czy ty kogoś widzisz? Może w krzaku nikogo nie widzę. No ja tam widzę. Są z przodu. Dobra, ty. Wracaj tam do domku, już cię wystrzeliwuję. No wiesz, nie wiem, czy jest sens ryzykować tym tirem, no bo... Tir za 200, win za 300, nie? Jest, jest, no i winka nie będzie. Jedno z dwóch, tak? Dobra. No to chyba właśnie zaryzykowaliśmy. Dobra, kolego, sprawdziłem twojego aima w locie, pozdro. Dobra. Ja sobie wyczyniłem bombę jednak. Ja się pytam, gdzie ten chłop był? Ja nie wiem, ja nie wiem. O, dał mi taką bombę w sekundę, no byłem w szoku. O, mam zona. Kurde, on też ma zona, nie? Tak, i jest wyżej. No, byczku. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Chodź tak tu, jest. Gruby, gruby. Wracamy do spanka, no i po co mnie tutaj zabijałeś od tyłu, to nice. Ma być. Dobra, jestem kolejni gracze do walki. Ja nikogo nie widzę, no musi ktoś być z tym tutaj do prze... Dobra, raz się ży... O, widzę, pa, pa, pa. Jak dostanę laser, nie, wal we mnie, proszę. Dawaj w niego, gruby, dawaj, nie trafiłeś, nie wiem, że nie trafiłem. Ten jest tak denny, że nie chcę na to patrzeć, no. Nie? O, on mnie najduje. Proszę się uspokoić tam u góry.
Dzięki. Uf, on ma RPGa. Nie irytują mnie, ja cię kocham. Jesteś najlepszy, pamiętaj. Co tu do mnie strzela? Za bomba za 8. Dobra, masz 0. Wysadź się sam, dobrze, dobra decyzja. Nic ci już nie pozostało. Są matcy, trzeba wastować, nie? No proste, że tak. Gdzie są ludzie? Ale fajnie, że sobie móc tak poudawać na casualku. O, mam was. Wysiaczki, idę po was. A, kuku! Biłeś go do strefienia chyba? Ja nie, chyba nie. Go wybiłem w tom, myślałem. A nie, bo papa, on jest tam. A kuku, ten do strefy! Tu jest, pod rampą. Ta. No. Nie no, kurczę, zabudował ci ham. Panowie, proszę się ruszyć. O, ja tam widzę, co ty robisz. Trzy, to ma strefa? No co wy robicie? Halo, halo. Nie są jacyś dziwni, Krystian. Ja ich nie rozumiem. Może grają na floperki. Chyba ta. To jest chyba flopper gaming, faktycznie. Jeden siedzi w drewnie, drugi... Dobra. Ty się ruszysz. Nie, oni się nie ruszają. Oni są... Nie, to jest nowa szkoła. Ja nie rozumiem. Dobra, kurde. Ruszamy się tam. Panowie, walka między sobą ma być, a nie. Między sobą powiedziałem. Ty, kaczuszka, zrozumiałeś? No właśnie. Uuu. Spokojnie tam. O, widzę go. Ruszył się. Nie. Zabili się. Chodź tu. Tak. Jest! Haha! Trafiłeś? Trafiłeś? Tak, tak, jest tam, no. No? No on już tu nie wejdzie. Nie ma szans. Trzy, no, dwa, jeden! Yes! Tak, pięknie, ma być, Krystian, lecymy! 1300 zł! Kumasz to? No kumam, 1300 zł wygrywasz w dzisiejszy odcinek. Opłacało się kolegować, coś... co? Nie no, dziękuję ci oczywiście, super challenge'ik. Czy możemy zrobić tak? Że to siano całe oddajesz swoim widzom w tym odcinku z okazji miliona? Jasne, nie ma problemu. Dobra, to widzenia macie do grania 1300 ziko. Dziękuję ci ślicznie, Krystian. Super było. Trzymajcie się, widzę do następnych. Piona! Jacob postanowił, że swoją wygraną chce przeznaczyć na konkurs, więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku macie do zgarnięcia aż 13 razy 100 zł PSC. Aby wziąć udział w takim konkursie, wystarczy, że w sekcji komentarzy napiszesz swój nick z gry Fortnite i dodasz kilka słów od siebie. Mogą być na przykład gratulacje albo podziękowania dla Jacoba. Dodatkowo do tego musisz strzelić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, wpisać kodzik Farol do sklepu Fortnite, a wyniki konkursu ogłoszę, moi kochani, już w następnym odcinku specjalnym. Przypominam, że 50 tysięcy łapek i ta ekipa, która dzisiaj wzięła udział w odcinku, będzie rywalizowała o nagrody pieniężne tylko tym razem w Minecrafcie. Ja osobiście sam już się tego nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wy również, więc strzelajcie łapeczki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku specjalnym. Cześć!